A więc jak widzicie, poprawiłem montaż dysku, tak jak mówiliście, i znajduje się on z drugiej strony. Także sytuacja uratowana, dzięki! Czytam wasze komentarze. Witam z powrotem na kanale Kowal z tej strony. Wiem, że kosmicznie dawno, prawie 3 tygodnie w sumie nie było, 15 sierpnia, no to ponad... Zobaczmy sobie szybko, 15 sierpnia, a jest 5, raz, dwa, no 3 tygodnie nie było, czytam wasze komentarze, bo jestem leniem, miałem lenia i nie chciało mi się tego nagrywać też. Czasem mam gorszy humor, a nie ma co tego nagrywać w gorszym humorze. Także przechodząc do pierwszych komentarzy, dzisiaj będzie to raczej troszeczkę dłużej. Także jeszcze dwie sprawy organizacyjne. Dzięki za info o tym, jak zamontować dysk. Nie usprawiedliwiam się tym, co teraz powiem, broń Boże, bo tej niewiedzy nie usprawiedliwia to, ale ostatni komputer stacjonarny miałem z 15 lat temu, coś koło tego. I wtedy były takie wielkie dyski 3,5 HDD, tam nie wiem, wielkości 10 GB, które się najpierw do nich się przykręcało. Takie dwie szyny. I później te szyny się wsuwało w obudowę i to jeszcze się dokręcało, z tego co pamiętam. I były montowane w ten sposób. Na szczęście już trochę dziwnie, bo nie mogę zamknąć z jednej strony obudowy, ale obstawiam, że chłodzenie jest lepsze też, także dzięki, że mieliście to na uwadze. Dobra, przechodzimy może do komentarzy. Nie wiem, gdzie się tutaj wkleję, momencik, przesuniemy gdzieś, jak jest mnie tam wielu. O, tutaj, i nie, teraz inaczej troszeczkę nagrywam ekran, więc nie będę się w stanie przesunąć, bo kamerkę nagrywam jednocześnie z ekranem, takie przyjemne zmiany. Ale dobra, przejdźmy. O, mój komentarz. Tutaj popełniłem parę grzeszków, tutaj widziałem już, co się wypowiedzieliście, także dzięki. Mikrofon jak dla zwykłego śmiertelnika może być, ale jak dla youtubera już nie za bardzo. Zgadzam się z tym oczywiście, w ogóle pozdrawiam osobę, która wygrała, widziałem, że słuchaweczki dotarły, ale no nie dostałem od ciebie żadnego info, czy słuchaweczki są sprawne i się spisują, czy nie, także no po prostu pozdrawiam. Kowal, twoja twarz HD, ale komentarze piksele. Tak, złe ustawienia ekranu, teraz mam nadzieję, że są dużo lepsze. Troszeczkę nad tym posiedziałem i jest dobrze. A te artefakty na rękach świadczą w pełnej jakości. 110%, jest tak dobra jakość, że aż troszeczkę znika, bo po prostu się zakręciło. Komentarze pod Spy Daily. Fajny odcinek na pod Kowalowej. Jebać LGBT, Euro AGD. Polska rodzina, tylko LPG. Mam nadzieję, kogucie 155, że już poprawione. A! W ogóle swoją drogą, to zrobię zdjęcie i wrzucę w tym miejscu. Dotarł już ten marker, tak jak ostatnio mówiłem, i już tutaj moi patroni sobie pisali. Postanowiłem również wypisać osoby, które donatują na streamach, bo nie jest ich dużo tak naprawdę, a... nie wiem, jak się odnieść do donatów na streamie, to jest troszeczkę tak... Jakby się zastanowić, jak z pieniędzmi, które dostajecie od babci, no... Wypadałoby odmówić. Teoretycznie nie chcecie tych pieniędzy, bo nie są wam tak naprawdę jakoś mega potrzebne, no chyba, że są. A no... Nie odmówicie, no... Rozumiecie, o co mi chodzi. I tak weźmiecie tą stówę od babci i tak samo jak ktoś da mi donata, no przecież nie zwrócę mu tego donata i nie powiem, nie, no nie trzeba, nie trzeba, dziękuję, a no rozumiecie, o co mi chodzi. Także... Bardzo oczywiście dziękuję wszystkim donatorom ze streamów i teraz nikt tego, kto tam jakiegoś donata wrzuci, też trafi na obudowę komputerka. Tak jak mówię, zaraz będzie zdjęcie, albo już było, jeszcze nie wiem, jak to będę sklejał, a na pewno będzie zdjęcie, jak na obudowie to się wszystko znalazło. O Jezus, temat mega stary. Co sądzisz o usunięciu z Grimausa oraz kilku innych czołgów w 1.9.1? Skok na kasę jak chuj i to po prostu nie ma lżejszych słów. Teraz będą tego Mausa rozdawać jako eventowy pojazd, tak bez sensu, i sygnują, że mówią, że o, bo Maus powoduje problem z matchmakingiem, ale ci, co już mają Mausa, dalej go będą mieli, dalej będzie powodował problem z matchmakingiem i dodają parę pojazdów, które też będą powodować problem z matchmakingiem, co za bez... Nie mam, nie... Nie chcę się denerwować, nie będę się o tym wypowiadał. Kowal, zrób coś, żeby uratować Mausa. Nie jestem w stanie nic zrobić. No, wygrindujcie sobie go albo pomachajcie mu na pożegnanie. Ja mam tam wpompowane w niego ze 20 tysięcy punktów badań i tyle. No, ja go już nie stracę. Powiedziałbym, że jest mi przykro bardzo, że niektórzy gracze, którzy dopiero zaczynają i chcieliby mieć Mausa, nie będą go w stanie za bardzo dostać, ale no... Nie jestem w tej sytuacji, więc nie wiem, jak się do tego odnieść. Nigdy za Mausem jakoś super nie przypadałem. Wiem, że to jest kultowy czołg. Jest fajny. Jest. Fajnie się nawet grał. Nawet zestrzelił mi helikopter w odcinku o Mausie. Ale... No... Tak, to nie jest mój osobisty wybór na 7.7, broń Boże.
Watanda Forever! Od ile grasz War Thundera? Z takimi pytaniami odsyłam do poprzednich pierdolament, w których czytam wasze komentarze albo Q&A, czy tam odpowiadałem, także... Kładę, już nie przypominasz Tomasza Karolaka. No dziękuję, z całego serca. Nie wiedziałem, że pierwsza miłość to film wojenny, no well... Ale w sumie tak, no Szeregowiec Ryan, później Helikopter w ogniu, którego przynajmniej raz na pół roku muszę sobie obejrzeć Helikopter w ogniu, bo jest tak dobrym filmem. Jest dużo fajnych filmów. Kompanię braci ostatnio odświeżyłem, bo mi się mega podobała. Co to znaczy, że nie chce mi się golić? Znaczy tak, nie chce mi się golić, ale... Dobra, nieważne. Oglądam sobie serię Jak cierpisz, grając PT-76 za PCR czy T-60. W sumie musiałbym zrobić... Jaka seria o gównianych pojazdach? Jest to nie głupie, ale też załóżmy, że nagram taki odcinek i zaraz znajdzie się ktoś, kto powie: tak, a ja uwielbiam ten pojazd i mam na nim świetne wyniki. No nie ma czegoś takiego jak gówniany pojazd. No dobra, może są, ale takie mimo wszystko dobry gracz jest w stanie wyciągnąć nawet z gównianego pojazdu dobry wynik mimo wszystko. I też wiadomo, szczypta szczęścia i tak dalej, więc ciężko zrobić serię o gównianych pojazdach, kiedy mało jest gównianych pojazdów w War Thunderze i seria trwa parę odcinków zaledwie. Właśnie zasubskrybowałem pana kanał, pozdrawiam Krzysztof Obcy 8, pozdrawiam również panie Krzysztofie. A, z ogłoszeń parafialnych, sprawa jedna, zapomniałem. Wieszaliście straszne psy, znaczy połowie się podobało, drugiej połowie się nie podobało, jeżeli chodzi o odcinek z Matildą i z montażem. Czy powinienem was poinformować, że teraz, jeżeli chodzi o odcinki z War Thundera, to moim montażystą jest pan Jankes Beats, na którego kanał serdecznie zapraszam, jest w opisie, możecie sobie zobaczyć. Głównie streamuję, w sumie chyba prawie, że tylko i wyłącznie streamuję, czasem się coś tylko pojawi takiego normalnego, jak nie stream. I teraz Kowal, czy zamierzasz zwalić całą winę na Jankesa za montaż w tym odcinku? Tak, ale jednocześnie nie, no bo to jest pierwszy odcinek, który montował Jankes. Chciał też wrzucić od siebie parę wstaweczek fajnych i rozumiem. Ja robię teoretycznie odcinki bardziej w stylu pana Flay Daily, a Jankes na przykład dużo ogląda Dollar Place'a czy tam Dity. I widać było ten wpływ, tutaj już z Jankesem troszeczkę też dyskutowaliśmy, powinno być troszeczkę mniej memów następnym razem, czy tam jakiś stawek, na przykład ten dźwięk cofania, jakieś takie pierdoły. Ogólnie mi się osobiście podobało, ja skisłem w 12:30 minucie i sekundzie, jak, no zresztą to sobie odpuszczę i zobaczcie, bo ja po prostu się popłakałem prawie, że to mi się bardzo podobało. Komentarze, nie musicie na Jankesa naskakiwać, czy na mnie, czy na kogokolwiek, nie musicie nam lizać jajek, czy też nas oskurować za to, jak to teraz wygląda. Po prostu zostawiajcie sugestie i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Będziemy to brali pod uwagę, przynajmniej ja będę brał pod uwagę, będę przekazywał Jankesowi. Jankes też na pewno czyta te komentarze, także taka informacja dla was też. Dobra, no to tutaj tyle takich komentarzy, na które odpowiadam, bo reszta się powtarzają z innych odcinków, na które już odpowiadałem. Na przykład Operacja Lato, stream sobie ominiemy, T-62, ten odcinek. W ogóle jak ja trafiłem czasowo z tym odcinkiem, kiedy okazało się, że ogłaszają, że będzie drzewko chińskie i T-62 będzie pojazdem premium, akurat kiedy mówiłem o tym, że T-62 pierwszy raz w boju brał udział właśnie z tym incydentem na granicy i Chińczycy przejęli jeden z nich i teraz jest jako pojazd premium. To jest fajne i z drugiej strony tak, kontrowersja chińskiego drzewka, kopiuj wklej, ale jest tam parę naprawdę dość ciekawych maszyn i z jednej strony rozumiem, dlaczego T-62 jest pojazdem premium w drzewku chińskim. Rozumiem też, dlaczego tak zrobili, bo mają już gotowy model, wszystko, wrzucili nową teksturkę z jakimiś tam paroma napisami i mają gotowe i mają w dupie wszystko. Przeniesienie chińskiego drzewka z chińskich serwerów na ogólnodostępne serwery światowe jest dla mnie zaskoczenie, myślałem, że tego nie zrobią, a jednak zrobili. Teoretycznie dużo mniej pracy mieli z tym niż z innymi drzewkami, jak wprowadzali nowe, no ale ja się cieszę, że będzie nowe drzewko, będzie co pogrindować też. Czy był to tani ruch? I oczywiście, ogólnie jeżeli chodzi o to, War Thunder ma nas w dupie, Gaijin ogólnie. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Jedna jest sytuacja, w której Gaijin podejmował akcję, żeby polepszyć grę i posłuchać społeczności, to było tylko wtedy, kiedy ludzie przestawali kupować rzeczy, przestawali ich zasilać pieniędzmi. I druga sytuacja, kiedy gracze zaczęli odchodzić i player base spadał drastycznie.
i tylko wtedy podejmowali jakieś faktyczne ruchy. Można sobie prześledzić aktualizacje i zobaczyć, kiedy były dropy graczy, kiedy były dropy hajsu z premek i z całej reszty i kiedy były wprowadzone naprawdę porządne zmiany. Teraz Gaijin przegina strunę, moim zdaniem. Przegina pałkę, jak to się mówi, już jeszcze nie przegło tej pałki do końca, bo dalej wydają hajs i dalej grają. Ale kiedy ludzie zaczną wydawać hajs, albo po prostu gracze przestaną grać powolutku War Thundera i będzie to widać na liczbach stopniowo, no to wtedy War Thunder, cyk, jakaś tam zmiana, dekompresja battle ratingów, inne takie rzeczy. I nagle, wiesz, wszyscy wrócą i będzie, o, fajnie się teraz gra, dzięki Gani, że w końcu naprawiliście. No dobra, nie chcę mi się o tym gadać, możecie się domyślić. Zresztą dziesiątki youtuberów już War Thunderowych nakręciło o tym. Nie chce mi się wpadać w tą gówno burzę i tam na prawo i lewo rozrzucać główienko, że o, godzin zły, coś tam, bla, bla, bla. No ja się dalej dobrze bawię, jak gram w tą grę mimo wszystko i tyle. Zastanawiam się, czy będzie kiedyś jakiś podział na czołgi drugowojenne i powojenne, bo walka obu w jednej bitwie jest na ogół z góry przesądzona na korzyść powojennych. No ogólnie to nie sądzę. Ale pomysł super, ale musiałoby być, nie wiem, 500 000 graczy, którzy by grali jednocześnie, żeby myśleć o też takim podziale. Bo, no po prostu. Już drugi raz zapomniałem, że w niedzielę na kanale Kowalowo o 16:30 jest odcinek. Nie zawsze, ale przeważnie. Ogólnie 16:30, 17:00 to jest godzina, w których wstawiam odcinki z War Thundera, z Metro, różnie. Też się staram o tej 16:30, żebyście zawsze wiedzieli, że no, o 16:30 mogę sprawdzić, czy czasem nie mam powiadomienia, czy tam może nie ma czegoś nowego. Ale z takiego Metra na przykład może się zdarzyć, że wpadnie o 19:00 odcinek, o północy. O 3:00 w nocy, whatever. Ale za to jaki widowiskowy wyrzut łuski. No kurczę, mi się to bardzo podoba właśnie. To jest jedno z tych rzeczy, kiedy z trzeciej osoby rozwalicie kogoś jeszcze z akadziomacy, że jakaś łuska wys... Ach. No, nie mogę obiecać kiedy. Wiem, że na tym kanale główne skrzypce grają czołgi, ale będzie parę samolotów niedługo. Bo też w sumie stwierdziłem, że na przykład nagrałem dopiero co odcinek o jakimś brytyjskim czołgu jak Centurion MK3 i ja się dalej jaram na przykład Vickersem MBT albo Conquerorem MK2, ale nie chcę o nich robić odcinku zaraz po tamtym odcinku, bo byłoby za duże podobieństwo, ale z drugiej strony kiedy robię odcinek o czym się, sam się jaram, to dużo lepiej to energicznie przedstawiam i jest to po prostu lepiej oglądane, że jak na przykład jaram się w tym momencie Conquerorem MK2, no a robię odcinek o Sztugu 3 na przykład, bo dawno nie było niemieckich średnioerowych maszyn. Także teraz będzie pewnie, niektóre odcinki mogą się wydawać, na przykład nie wiem, będzie właśnie tak wspomniałem, będzie Vickers MBT, a później będzie Conqueror MK2, a później nagle będzie MiG-15 Biz, a później MiG-19S, no kto wie, zobaczymy z czasem. Czy myślałem o zainstalowaniu SoundModa? Kwestia nieaktualna, bo będą nowe dźwięki w aktualizacji 1.9.1 i ja grałem na dev serwerze, co sobie możecie zobaczyć, jeżeli przegapiliście, bo to był stream, ale jest zapisany na kanale, możecie go sobie otworzyć, to no te dźwięki mi urywały dupę bez konieczności instalowania żadnych modów, więc to jest dla mnie jeszcze jeden plus. Powinni dodać takie coś Lone Wolf, że mam fajną animację, powinni dodać w innych czołgach. Wydaje mi się, że w innych... W jakimś czołgu to widziałem jeszcze, ale nie mam pewności teraz. Aha, tak, na dev serwerze widziałem to w nowym obiekcie, który będzie na 9.7 chyba, więc no jeszcze tam będzie taka animacja jak nic. I cyk, demonetyzacja za znęcanie się nad zoogantami. Kowal, planujesz robić kompilację nieudanych prób nagrywania bitew? Ja nie mam nieudanych bitew. No dobra, mam, ale to widzieliście na streamie na przykład, gdzie mimo wszystko na tym 5-7 Niemcami troszeczkę nieźle poszło, mi się wydaje. Akurat nie wiem, czy mieliśmy dobrą passę z Jankesem, żeby trafiać na odpowiednie bitwy. Czy we mnie wstąpił Kurt Knisp po prostu i tym tygryskiem na prawo i lewo rozwalałem wszystko co trzeba. Kowalu, jako że masz już mocniejszego kompa, weź dodaj trochę trawy w ustawienia. Gra od nie... Dobra, okej, od razu. O Jezus, to jest pierwsze też ogłoszenie parafialne, o którym zapomniałem. No jestem roztrzepany ostatnio, ale dobra. Ostatni odcinek z Matyldy, który widzieliście, również jest odcinkiem, to był ostatni odcinek, materiał, który nagrałem na laptopie. Teraz następne materiały, na przykład Metro, już mogliście zobaczyć, że wygląda dużo lepiej niż poprzednio, bo już nagrywam na tym. I następny odcinek z War Thundera, jeszcze nie jestem pewny jakim pojazdem, będzie też na pewno z już na kompie nagrywany, już
Na streamach widzieliście, że na przykład mam trawę tam, że się renderuje, pardon, do 20 metrów od pojazdu, coś takiego, żeby mi jakoś bardzo nie przeszkadzało, ale żeby ładnie to wyglądało. Także, no, efekty już są powolutku wodotryskowe, ustawienia filmowe troszkę zmodyfikowane. Także, takie info dla pana Remblu01. IS-2 mod 1944, tak, akurat jeżeli chodzi o czołg VW4202, jest to mój najmniej ulubiony czołg na battle ratingu 6.7, jeżeli chodzi o Brytoli, przez to, że ta płyta pod ekstremalnym kątem przednia przyjmuje wszystko, no nie rozumiem tego do końca. Niby wieża jest trollowa troszeczkę, ale na przykład no zawsze dostaję w zamek działa w tym czołgu, także też nie rozumiem na cholerę te kąty, jak i tak się przebija. Daleko mu do topki 8.3, a 9.3, 9.7, jeżeli mamy od 1.0 do 10.0, to ja za topkowe czołgi uznaję wszystko powyżej 8.0, bo jest to po prostu taka... Inaczej, między 8.0 a 8.7 to jest taki sweet spot dla mnie, jeżeli chodzi o czołgi po prostu, takie powojenne, bo od 9.0 zaczyna rzucać na 10.0 i tam bez dekompresji battle ratingów ja grać nie zamierzam po prostu, bo jest to shitstorm i jest to bez sensu jak dla mnie. Także jeżeli chodzi o czołgi, to tak to dla mnie wygląda i od 8.0 w górę wszystko jest topkowe, chyba że to rozkompresują. Także tyle. 8 killi, nie killówek, 8 fragów lepiej, to powinno wyjść do autora, masę ludzi to ogląda, ech. Killów, killi, whatever. 8 killów. Jak się odmienia słówko z angielskiego, które zostało zaimplementowane w polskie zdanie? Jesteście w stanie to powiedzieć, bo ja nie wiem. Killów, killi, whatever. W wocie ten czołg też jest beznadziejny. Cały wod jest beznadziejny. Od pewnego czasu mam nadzieję, że ten nie pójdzie w PvP i nie nastawi się na pay to win. Pay to win może nie, ale to co robią to jest kosmos. I nie rozumiem tego. O, Kowal odpisał w ogóle. Proszę bardzo. W wocie ten czołg też jest beznadziejny, ale... Tutaj nie jest beznadziejny, jest jednym z przyjemniejszych czołgów na 8.3 do grania, biorąc pod uwagę, nie wiem, nie oglądałeś odcinka, nie wiedziałeś jakie wyniki tam robię tym czołgiem i to nie było jakiś super tryhard, tylko po prostu starałem się nie umrzeć i ustrzelić wszystko co widzę i taktycznie w miarę przesuwać się, whatever. Dobra, next odcinek, Metro Exodus, albo zróbmy tak, na odcinki z Metro Exodus to są raz, dwa, trzy, odpowiem na końcu. Może tak, teraz War Thundera przeleźmy, a później sobie otworzę odcinki z Metro Exodus i zobaczymy. 6.22 dodatkowy zdir zawsze się przydaje. Ta dziura po 122 na pewno mogłaby służyć do tego celu, nawet myślisz do ostrzeliwania się na zewnątrz z jakiegoś PM-a. Co ze specyfikacjami kompa w opisie? Specyfikacje kompa w opisie zgadzają się z tym, na jakim sprzęcie był nagrywany odcinek, także... Swoją drogą laptop już jest sprzedany, więc została mi tylko stacjonarka, więc... Widzę inspirację Dollar Place, good job. No czasem nie ukrywam, no... Czemu miałbym nie czerpać z rzeczy, które sam oglądam, tak? Dollar Play, Play Daily, Dita czasem, także no... Fajne rzeczy wstawiają i nie chcę tego kraść bezpośrednio, ale na przykład, jak pomyślisz sobie, tu fajnie by taka stawka wyglądała, to czemu nie? Adam Wiader! Swoją drogą pozdrawiam, obszajcie sobie kanał tego pana, bo też robi content z War Thundera i całkiem fajny. Czasem nie ukrywam, że rzucę okiem. Haha, wiedziałem, że miniaturki z modeli nie znajdziesz. Szukałem z ciekawości nawet na AliExpress, nic nie znalazłem. Ja też nic nie znalazłem, zresztą widać. I tak jest, no niektóre maszyny prototypowe nigdy w życiu się nie dorobiły więcej niż paru sztuk. Akurat w wypadku tego czołgu było więcej niż parę sztuk. No ale no żadna firma modelarska nie zainteresowała się stworzeniem modelu tego czołgu, bo jest on po prostu niepotrzebny, moim zdaniem. Disco Adolf zawsze jest na końcu, Arkadiuszu. O, to ci mogę zapewnić. T25 mój koszmar jako Tiger H1, Tygrys H1. No! Nie powiem ci git good, ale nie jest go trudno rozwalić z Tygrysa H1. Po prostu musisz wiedzieć, w które miejsce strzelić i polecam analizę pancerza w hangarze. Sprawdź sobie, bo nawet od przodu, jak staje tylko przodem, to naprawdę nie jest ciężko wiedzieć, w które miejsce strzelić i polecam wam również wszystkim, jak macie problem z jakimś czołgiem, się zastanawiacie, gdzie go przebić, to analiza pancerza w hangarze i się dowiecie, czy macie w ogóle szansę przebić go od przodu, czy nie. Szef mafii, taki słabszy Pershing, no... Tak, takie było założenie tego pojazdu i z tego zrezygnowali, dzięki. Nie wiem, może nie oglądałeś tego, co mówiłem na początku odcinka.
Nie szkodzi, nie szkodzi. Absolutnie mi to nie przeszkadza. No Janusz Pieseł, tutaj możecie sobie przeczytać ten komentarz. Postaram się zjechać, jeszcze sprawdzę, czy będzie widoczny. Tak jest, jest widoczny, u góry ekranu powinien być. W miarę, momencik. Teraz. Teraz widoczny u góry ekranu. No... Powiem wam, że komentarz nie głupi, ale też tłumaczenie War Thundera to jest po prostu głupie i ja już nie ufam temu, co oni piszą, jeżeli chodzi o jakieś powody, dlaczego coś jest zrobione. To jest biznes, musicie to zrozumieć. Dla nich to jest biznes, oni z tego chcą wyciągać jak najwięcej hajsu i wkładać w to jak najmniej pracy, jak najmniej kasy, żeby utrzymać to wszystko. Dopóki hajs się zgadza i oni nie muszą dodatkowo płacić za jakieś super zmiany, To tak zostanie po prostu, no, a jeżeli hajs się przestanie zgadzać, to oni wtedy nagle, co zrobić, żeby hajs się znowu zgadzał? Zmiany, whatever, no, wiecie, o co mi chodzi. Luigi, tak, to wiem, ale bulwers jest zawsze, no, za każdym razem, kiedy widzę, że mój strzał już powinien wylecieć, a nie wyleciał i umarłem, no, trudno, zdarza się. Czasem moje bulwersy są bezpodstawne, zresztą niech pierwszy rzuci kamień ten, kto się kiedyś nie zbulwersował, a później załóżmy widzi, jak strzał przeciwnika leci, albo coś zauważy, swój błąd i nie ma takiego... No dobra, mogłem się mylić. Kowal, nie grasz czasem na serwerach rosyjskich lub amerykańskich? Tak, gram na EU, RU i US ogólnie. SA, czyli South Asia mi się wydaje, pomijam szerokim łukiem, bo tam już pingi mam kosmiczne, ale nie chce mi się czekać nieraz na bitwy po prostu po 3-4 minuty. Wolę, żebym już rzucił na rosyjski serwer czy na US, mimo tego, że będę miał ping jakiś troszeczkę gorszy, ale będę mógł przynajmniej pograć. Dobra, T25 załatwione, tutaj podstrzymałem jeszcze tam komentarze jednym drugim. Matilda MK2, czyli ten kontrowersyjny odcinek z montażem, który sklejał Jankę z niej, a ja, to nie moja wina. Trzeci, obiecałeś w odcinku o Dicker Max, że nagrasz 4 Remila, ale powiedziałem w tej obietnicy kiedy? Nie. O proszę. Ktoś, kto zwraca uwagę na takie rzeczy. Tak, dokładnie. W odcinku o 105 Shermanie też dostałem w dupę. Dość porządnie i przeżyłem. Także ha. Te donane dźwięki kojarzą mi się z kanałem Dollar Plays. Tak, Jankę zrobił podkład. Nagrasz chińskie czołgi, jak wejdą... Tak, tym się zajmuję i to będzie ekscytujące drzewko, przynajmniej na początku, jeżeli będzie SDKFZ-222, o którym marzę od pewnego czasu w tej grze. O, i właśnie taki kontrast komentarzy. Ten montaż mieliście coś pięknego, a zaraz jak dojdziemy, to zobaczymy inne komentarze na ten temat. O, i zajebisty montaż. Nic więcej dodać nie mogę, po prostu świetnie jak zwykle. Tutaj w Stalinium coś odbiłem. Wstawaj Kowal, mamy czołgi do spalenia. I tutaj, daruj sobie te wstawki, bo nie są fajne ani śmieszne, taka trochę gimnaza wychodzi z filmiku. No, mamy po prostu skrajność jak skrajność, jednym się mega podoba, drugim się średnio podoba, także ciężko powiedzieć po prostu na tym. Ja tutaj z Jankesem też zostałem, żeby to minimalnie wychillować, ale no co mogę powiedzieć, mi się podobało i teraz jak faktycznie nawet coś nagram i wyślę to do Jankesa, to później oglądam sam, jak mi to podeszę z zapartym tchem i sobie myślę, ale fajnie jest to skleju, a czasem sobie myślę, no tutaj bym zrobił inaczej, no ale to już nie ja sklejam teraz, tylko Jankes, także ja bym tutaj zrobił inaczej, no ale czemu nie, też jest fajnie. Ach, memiczny Kowal, tutaj memiczny Jankes, ja zostałem tylko zmemiczniony przez Jankesa. Albo masz za dużo czasu, albo naglądasz się Dollar Plays, dokładnie tak. To moja wina, o Jankes tutaj bije się w piersi, to ja składałem. Oddaj nam oryginalnego Kowala z Hitlerem, ten czasem w rytmie rave, a nie wiadomo co dla dzieci na przykład. A gdzie? Jeboj! Ja się kojarzę z wagą na wysokim poziomie, to dla mnie coś nowego, ale dziękuję serdecznie. To filmik na temat, no tutaj kłótnia, możecie sobie sami sprawdzić. Ja stoję murem za... Ciężko powiedzieć, ale jednocześnie za Jankasem i za widzami. To jest temat do dopracowania, także zobaczymy. To jest jak dobry związek. My się z Jankesem musimy dotrzeć pod względem... Jezus, ale zabrzmiało jak po prostu oświetlenie LGBT. My się z Jankesem musimy dogadać po prostu i zrozumieć, o jaki poziom dokładnie nam chodzi. To był pierwszy odcinek testowy, tak jak widzieliście. Kiedy czytam wasze komentarze? Teraz! Mega dobrze zmontowany film, no jest skrajność w skrajność, no po prostu tak ciężko z tych odcinków wyciągnąć, co się dzieje.
No, Adam Wiader znowu, pozdrawiam serdecznie. W którym z odcinków Sensacji z XX wieku jest fajny moment, jak Matylda Oruskich wyjeżdża z fabryk? W zasadzie to był czołg piechoty, więc nie musiał jeździć szybko. No, dokładnie tak. Zgadzam się. Ruscy zresztą nawet mówią o tym odcinku, zanotowali tam 76, o ile się nie mylę. I kij z 20-stopniowej depresji Matyldy. Oni tam mają minus 2 depresji, bo po co rosyjskim czołgom depresja? Kasper Homa, pytałem się Kowala na TS3, kiedy odcinek? Pozdrawiam panie Kasprze, serdecznie. Spiri, przykro mi Kowal, twój montaż filmu jest strasznie chujowy od jakiegoś czasu, jak buty Adidas z Paragwaju. Te wstawki są tak denne, że nie umiem sobie wyobrazić, czym się kierowałeś. Dolar robi to lepiej, a ciebie wolałem oglądać takiego, jak kiedyś to było, Kowal, a je teraz. Kiedyś to były czasy, teraz to nie ma czasów. Jakaś tania podróbka takich youtuberów jak Dollar Place, pozdro. No nie wiem, ja tam na przykład słyszałem już wielokrotnie, że jestem podróbką pana Faydaily na przykład, no. Ja to po prostu, oczywiście, no kurczę, oglądam te filmiki innych youtuberów na temat War Thundera, więc coś mi się gdzieś spodoba i to po prostu czasem się umieści, ale tutaj myślę, że już odpowiedziałem wystarczająco na to pytanie. Także, psy proszę wieszać na Jankesie. Jankes, ale ty żeś im podpadł teraz. No i dobra, no i tyle. O, jeszcze jedna rzecz. Dysk Lighton MU3. Tak, wiem, milion komentarzy o tym, że źle go zamontowałem. Ale jak widzieliście, już jest zamontowany poprawnie. Dobra, teraz odcineczki z Metro. Tak, społeczność. Kowal, kiedy odcinek z Metra? Kowal, no za niedługo nakręcę odcinek na 2H. Społeczność, dobra, Kowal, kolejny później. Gaś wszystkie odcinki na 1/6 dnia. No, tutaj wyszło trochę dłużej z tym odcinkiem niż się spodziewałem, ale nie chciałem pominąć żadnych takich teoretycznie istotnych rzeczy i tak sporo wyciąłem. Miałem materiału na ponad 6 godzin, o ile się nie mylę, coś koło tego. Dźwięk się rozlazł, czy mi się wydaje. Panie Cezarze, dźwięk się rozlazł, niestety, czego nie zauważyłem w trakcie nagrywania, bo nie miałem tego jak zauważyć. Nie wiem, czy komp był zbyt obciążony nagrywaniem parę godzin pod rząd, bez przerw praktycznie, ale raz zrobiłem przerwę po jakichś 2-3 godzinach i wznowiłem nagrywanie po tym, jak sobie zapaliłem papieroska i poszedłem do ubikacji, wróciłem i grałem dalej po prostu. I na tej drugiej części nagrania dźwięk się rozlazł. A na końcu odcinka, kiedy mam błąd, to po prostu gra się zrestartowała, musiałem ją zrestartowała się, wyłączyła się, cholera jasna. I tak samo nagrywanie Shadow Game'em. I musiałem jeszcze raz włączyć grę i wtedy tak jakby to nagrywanie się zrestartowało i ten dźwięk wrócił do normy. Więc niestety przez sporą chwilę tego odcinka dźwięk był rozleziony i nie mogłem nic z tym zrobić po prostu, bo było już po fakcie, jak się zorientowałem. A kiedy Watanda? No nie wiem, bo jak będzie, to będzie. Robisz coraz dłuższe odcinki z Metra. Morze Kaspijskie było wyjątkowo długim odcinkiem, jak widzieliście, jeżeli widzieliście już odcinek z Tajgi, no to Tajga po prostu dużo szybciej ją przeszedłem, miałem takie wrażenie, że to był taki półpoziom, po tym jak grałem w takiego molocha, jakim jest Mad Maxowe Morze Kaspijskie, I nagle wrzucają mnie do jakiegoś ala Far Cry'owego lasu, w którym mogę iść w sumie tylko na wprost, bo inaczej nie mam po co tracić amunicji na wilki. I w sumie to trzeba się skradać większość czasu i tylko raz mogę się wyżyć na jakichś bandytach i to tak pyk, 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 pyk. Skończyłem nagrywać, patrzę, 2 godzinki. I tylko raz wycinałem z tego odcinka, odkąd zacząłem grać aż do końca, tylko raz wycinałem. Ekran ładowania, kiedy mnie po prostu przyłapali na skradaniu się i tyle, i to było wycięcie może, nie wiem, minuty, bo przy okazji ekranu ładowania przyszedłem sobie zrobić przerwę, siadłem z powrotem grać i proszę. No, zawiedziony byłem trochę tym poziomem, ale fajnie, że jest taka różnorodność, tak, mimo wszystko jakieś bagna, na pierwszym poziomie później pustynia, a teraz dżungla, można by powiedzieć, ciężki las, coś takiego. Duża różnica w nagraniach, wiele lepiej się ogląda. Dziękuję serdecznie, dlatego też Metro przez jakiś czas stało mnie na kanale, nie było nagrywane. Bo już wiedziałem, że będę miał komputer stacjonarny, tylko czekałem, aż będzie mi dostarczony. Także jeszcze raz dziękuję pani Sandrze. I mam teraz ten komputer stacjonarny i stwierdziłem, dobra, to jak już go będę miał, już wiem, że go będę miał, to wolę nagrywać w lepszej grafice, choćby też dla was. Już trudno, musicie poczekać troszeczkę, ale no, będzie dużo przyjemniejsze dla oka, dlatego też tyle czekaliśmy na odcinki z Metro. Kamil 1916. Wow, Kowal, ale mnie zagiąłeś, pomimo że to był długi odcinek, nie nudziłem się nawet przez chwilę, nie przeszkodzą mi nawet tak, jak w momentach dźwięk się rozjechał i słyszałem broń przed wystrzałem. Brawo z całości, dziękuję serdecznie, naprawdę. Z uniwersum Metro nie czytałem dużo spin-offów, pamiętam coś z latarnią było w jakimś Metro, które nie było w Moskwie. Już zabijcie mnie, nie pamiętam tytułu.
ani które to było metro, w jakim mieście. Petersburg, ale nie jestem pewny. Jeszcze jeden spin-off, którego też w sumie praktycznie nie pamiętam. Wiem, że przeczytałem na pewno dwa spin-offy. Czemu nie strzelasz do czerwonych beczek? Bo... nie wiem, czasem ich nie zauważy. Co za licznik wyświetlający się co jakiś czas po prawej stronie? Tylko o ile mnie pamięć nie myli, to znacznik od zapisu, a te cyferki to odległość od Moskwy. Taka mała ciekawostka ze strony twórców. Dokładnie tak, właśnie tak. Jak nie oglądasz Tygiera H1, to nie możesz się nazywać Józem Kowala. No powiem wam, że od Tygrysa H1 dużo się zaczęło na tym kanale. Pierwsze wstawki z niedoszłym akwarelistą i takie tam. Nie grałem, panie Winter, w poprzedniej części Metra. Czytałem książkę. W ogóle dziwnie wyszło. Nie czytałem Metro Exodus tego ostatniego i gram w grę, ale czytałem poprzednie książki, ale nie grałem w gry. Po prostu, no. Warunki techniczne, komputer, nasz wtedy laptop też nie pozwalały mi na to, a jak już miałem laptopa odpowiedniego, to już te gry nie były takie ładne i nie miałem takiego ciśnienia na to metro. Po prostu się rozeszło po kościach. To Kazaszka, o! Kazachy, ja myślałem, że to jacyś ci, Mongoli, no tak, Mateusz, dzięki za info. Wydawało mi się, że to Mongoły, no tak z wyglądu, takie trochę skośne, ale trochę nie do końca. Dobra, to było Metro i Morze Kaspijskie. Następny odcinek to jest Metro Exodus Lato, czyli poziom przejściowy między Morzem Kaspijskim a Tajgą. Kamil Buźka, no wydaje mi się, że może tak, ale mimo wszystko wolę w jednym cugu siąść i nagrywać, bo jak już siądę do jakiegoś poziomu, to już muszę go skończyć. Chyba, że jest niesamowicie długi. No, właśnie dostałem maila od Gajinów. Let's check it. O, czyli dzisiaj streaming. Okej. I to niedługo. Także momencik, dajcie mi chwilę, ja sobie tutaj odpalę launcher Watanda, żeby mi się ściągał update'ik, także nie wiem. A, widzicie ekran, bo nagrywam ekran przecież, no tak. Dobrze, także tutaj przygotowuję do aktualizacji. Także dzisiaj się spodziewacie streama, ale ten odcinek zobaczycie pewnie po streamie. I wracamy do komentarzy. Watanderamik 3, no na... komentarze na temat War Thundera pod Metro nie będę po prostu reagował. Chciałbym inne intro do Metra, bo to intro zaraz zrobione jest dla WT. Zgadzam się, uwierzcie mi, tyle czasu nie nagrywałem Metro, zapomniałem o tym, że w folderze mam dosłownie plik nazwany Intro Metro Exodus i to jest to Metro, które już widzicie później. No tutaj Marku H, no Watanda to nie jest jedyny content na tym kanale, po prostu. Dobra, i następny odcinek z Metra, czyli Tajga. Łuk blotkowy, dobra. Przeszedłem, kusza jest bardzo dobra, szczególnie ośmieszczałowa i wybuchowe groty. W sumie najlepsza broń, pozdrawiam. Tak, dzisiaj i jutro będą odcinki z Metra, plus jeszcze to pierdolone, to będzie naprawdę mega kocioł na kanale, bo jeszcze zaraz streama będę odpalać w takim razie, no zobaczymy. Tak, czy będę nagrywał dodatek Kolonel, bo bohater w końcu nie jest niemy. To jest fajna rzecz i mam nadzieję, mega się jaram tym dodatkiem, chociaż wiem, że to jest malutki, bo Season Pass kosztuje jakieś 90 zł u nich na Epic Store, ale sam dodatek osobno kosztuje 26 zł bodajże, ten Kolonel. A następny dodatek, jak czytałem, mamy grać samym, czyli tym amerykańskim ruskiem, wsparcie, który po prostu po osiedleniu się tam wszyscy już się super zrobili i fajnie jest. Poszedł sobie w pizdu, bo chce wrócić do Ameryki. Będzie to sandboxowy dodatek, który pewnie będzie troszeczkę kosztować. I to będzie dopiero zabawa. W końcu sandbox. Ciekawy jestem, jakie będą mechaniki. Może jakieś budowanie obozu. Kto wie, no kurczę, no nie mogę się oczekać. Żeby już mnie nosi, żeby już nagrywać Kolonela. Już mam nagrany odcinek. Już skończyłem Metro, jeżeli chodzi o linię fabularną. Tylko te odcinki, no mam sklejone, muszę je wrzucić na kanał. Także dzisiaj jeden, jutro następny. I weźmiemy się za dodatek Kolonel. Jeszcze War Thundera muszę w międzyczasie ponagrywać, pardon. Kozacka seria pozderki, czekam na następne. Wornik, dziękuję serdecznie. Jakie to smutne z tym gościem na wózku. Trochę mnie bolą oczy, ale kij. No to było... się nie odzywałem w trakcie tej sceny, ale tak... nie wiedziałem co zrobić. Zabił swoich kumpli, żeby nie odeszli. Teraz siedzi z ich trupami, bo mu odbiło. Nie wiedziałem, czy go zabić, czy nie. Zostawiłem go, niech żyje ze swoim... z tym, co zrobił po prostu, bo to chyba jest najlepsze to, co mógł zrobić. To, co my mogliśmy zrobić. W plecach zgubiony, tania zagrywka. Zbieram kurze z pesów komika jakiegoś gówniaka z trąbką. True, ale jakby nic... no tak, no...
Są i takie poziomy. Kurde, w Stalkerze przecież też było coś takiego, że nazbieraliśmy sprzęty, a później nas bandyci w nocy okradają i mamy pistolet i się budzimy z obitą głową i w ogóle prawie z niczym i jeszcze w nocy i mutasy są wszędzie i trzeba się przecież przebić. Większość takich gier to robi mimo wszystko. Także jak zobaczyłem, że ten plecak ściągnął, żeby się nie utopić, to już wiedziałem, że to jest tania zagrywka, nie będę miał żadnego sprzętu. Już wiedziałem, co się będzie działo. Pionierzy to taki ruski odpowiednik skautów. Ta ich historia przypomina trochę latarnię. Tak, właśnie wiedziałem, że coś mi to przypomina. W Falloutie 3 tylko tam dzieci wygnały dorosłych wychowawców. Tak jest, dokładnie tak. Wiedziałem i Magredi i coś tam było po prostu takiego i coś mnie tak smyrało falloutowo po serduszku. Ale dopiero Mateusz mnie nakierowałeś na latarenkę w Falloutie 3. Faktycznie tak z tymi się kojarzyło. No i dobra, tyle, nadrobiłem. No nie było tych komentarzy niesamowicie kosmicznie dużo, także chociaż tyle. I co, no to ja się szykuję do streama, bo za 40 minut będę go odpalać. W międzyczasie może zdążę skleić ten odcinek, ale pojawi się on pewnie w nocy. Ogólnie tak jak mówię, teraz 4 odcinki się pojawią. Bardzo szybko, bardzo w skompresowanym czasie. Także co. Ja dziękuję serdecznie za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Czy pasa światło, nie zła na lesję, nie kasa.